Hej, witajcie drogie z tej strony. A to jest Satisfactory plus niesamowity mod do niesamowitej gry, jak jest Satisfactory. Dobra, przechodzimy w takim razie od razu do tego, co te gryzki lubią najbardziej, czyli do budowy. Mam nadzieję, że ustawienia mojej grafiki nie wpłyną jakoś na złą jakość obrazu. Musiałem troszkę jednak pogrzebać na korzyść tego, aby nagranie było trochę bardziej płynne niż moja gra prywatna. No wiadomo, mój sprzęt do nagrywania to akurat laptop, bo tak jest mi po prostu wygodniej. A wiadomo, jak laptopy sobie czasami z tym radzą. Dobra, nie przedłużając, zobaczmy. Alloys. Co potrzebujemy? 250 tego. Chyba muszę jednak zmienić ustawienia, także chwila, moment. No dobra, zmieniłem wszystko na ustawienia średnie. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo wpływało na pogorszenie grafiki. Teraz tak. Co my potrzebujemy, żeby odblokować? LED sheety? Nie, LED sheety nie. Za to są potrzebne LED plates. 200. Weźmy sobie na zapas, bo to nigdy nie wiadomo. Iron sheety. Iron sheety gdzieś tutaj były produkowane, to pamiętam. Ojej, pierwszy mój konstruktor. LED. To są LED sheety, prawda? Chyba tak. Weźmy ich trochę. 250 cementu. I 250 tin. Tin sheetów, ok. Cemencik. Cemencik chyba był gdzieś tutaj, o ile dobrze pamiętam. Tak, jest tutaj. Tu co się robiło? 500 cemenciku. No i tutaj jeszcze mamy tin rody, nie, tin wire weźmiemy i tu jeszcze też weźmiemy wszystko na zapas. Będziemy szybciutko odblokować technologię i zaraz będziemy musieli się brać do roboty za miedzi, czyli za Sapphire Ore, który jest na szczęście niedaleko. Dobra, rzućmy wszystko to, co jest potrzebne. Ciach. I mamy odblokowany pierwsze badania z poziomu drugiego, czym są alloys, czyli stopy, odlewnia i bronz. Advanced parts. Smelting. Niszczarka. No niszczarkę z chęcią bym już sobie postawił. To co tu są potrzebne? Jakieś rury z brązu, tak? Nie, copper pipesy. I zinc platey. Łojejku. Dobra, na to nas jeszcze nie stać. Biomass heater. Kotły. Pipy. LED sheety to mamy i miedziana blacha. To co? Rama modularna. O, może sobie weźmiemy jako pierwsze to. Znaczy możemy robić koper. Koper rody tylko i koper sztaba miedzi. Sztaba miedzi. Bronze ingot. A z czego się robi w takim razie copper pipe? Czy mogę to jakoś otworzyć? Miedziana blacha. No dobra, miedzianą blachę bym mógł. Dobra, może weźmy to. Ok. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. O, mamy odlewnię, super. Potrzebujemy monter. Wirnik.
Rozumiem, że wirniki muszę ręcznie. Gdzie się robi wirniki? Minąłem już wirniki. Wy i ry. Wirnik. Koper. LED. Koper bus bars. Ok. Czyli potrzebujemy oczywiście modular miner. Metal head mining. Ok. Wszystko mamy. Wszystko mamy. Bardzo super się udało. Dobra, idziemy, zobaczymy, czy uda się to jakoś wszystko uruchomić. Dobra, tu wszystko trybi, tam się troszkę będzie czopowało, ale nie szkodzi. Dobra. Aha. Teraz tak, modular miner. Pyk. Głowica. Pyk. I tu mi stąd będzie wychodziło pewnie, co to jest? Czyste, czyli 120, 60 i 60. Ech, no szkoda tych drzew, ale potrzebujemy miejsca. O! Po prostu eksplodowały. Wszystko tutaj usuniemy. Zrobimy więcej do góry. Więcej miejsca na całą produkcję. Czy tutaj w jakiś sposób mógłbym sobie... O, no niech będzie. Nie jest to idealnie. Ale tak czy siak jest nie najgorzej. Dobra. Tutaj sobie też postawimy. I tu się zajmiemy w takim razie. No, oczywiście zapis, który laguje. 200. Czyli tak, zapewne będę potrzebował crusher. Tak mi się wydaje. No i tu jest Sapphirite. Crushed Sapphirite. I to. A czy sorter na przykład? Może coś. Nie, sorter nie wysortuje tu nic. Ok. Czyli tak, tu będziemy mieli 60 i 60. Tu będzie wchodziło 60. I muszę oczywiście drugi zrobić, tak? Na pewno to jest ten Sapphirite? Tak, Sapphirite. Super. I tutaj będzie Crushed Sapphirite i oczywiście Crushed Stone Sand. O, ciekawe. Sapphirite. Dobra. Czyli tak, z jednego idzie tu, z drugiego idzie tam. Jako, że to są wszystko jakoś coś. Odczuwam jakieś spadki FPS-ów. Ciekawe dlaczego. Dobra. Czyli tak, tu będzie wychodziło zapewne 60 i 60. Tu będzie wchodziło 60, wychodziło 60 i 20. Teraz tak, którędy to tu wychodziło? Właśnie nie pamiętam. Dobra, czyli będzie trzeba tak czy siak sprawdzić. Czyli będzie wychodził crashed Sapphirite i Crushed Stone. I teraz tak. Crushed Sapphirite będzie używany pies hutniczy. Będą się robiły sztaby miedzi. Dobra. Czyli tak. Piec hutniczy. W razie postawmy sobie poglądowo. Sloppy? Nie. Crushed Sapphirite, sztaba miedzi. No chyba tylko to nam zostaje. Ojej. Jeszcze tu możemy smeltingować sloppy glass, czyli szkło z piasku. Ok. Czyli 30 i 30. Czyli dwa piece na to i dwa piece na to, czyli
w sumie będą potrzebne 4 piece. 4 razy 3, czyli 12. Możemy sobie spokojnie w sumie jeden obok drugiego. Raz, dwa, trzy, cztery piece. No właśnie. Czyli dwa z tego i dwa z tego. Tylko teraz pytanie. Nie łącznik oczywiście, tylko rozdzielacz. Raz, dwa. I tutaj analogowo sobie zrobimy rozdzielacz. No, ciekawe skąd te lagi mi się tutaj biorą. Raz, dwa. Ok, sloppy copper ingot, czyli 30, 60 i tu też będzie 30 i 60. Dobrze. I oczywiście ten cały crushed stone. Otwórzmy w Wikipedii. Do czego będzie używany? Do sand. No, czyli piasek i beton. A piasek 60 na minutę i wychodzi 30 w kraszerze. Tu mamy 20, tu będzie 40. A jakbym tutaj tak postawił. I że chciałbym to robić piasek. Wiem, że będzie to nieefektywnie, ale na obecną chwilę chyba mi to nie przeszkadza. 4 razy 3, 12, czyli 120. I tutaj też. Dobra, chyba będę mógł już tutaj powoli to uruchamiać. Tylko teraz tak, zrobimy sobie kontener może na coś. Dobra, sztaba miedzi. Open Wiki. Do czego jest używana? W odlewni do brązu. W konstruktorze. Tu jest 15, tu jest 30. Ok, czyli mógłbym zrobić po jednym konstruktorze na sztaby miedzi. 30, 60, a ile tego tu idzie? 60, ok, czyli 30, czyli z jednego by było szło tutaj i tu bym zrobił 30, dwa, trzy konstruktory, dwa na koper rody i jeden na ekoper rozbary. Czyli tak, z dwóch, tak, dobrze patrzyłem, L, Open Wiki, ok, jeszcze raz se to tu pootwierała, 60 będzie szło dalej i 30, 60 będzie tutaj, ok, czyli tak, łącznik, pyk, 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 jest tu ładnie? Jest. Raz, dwa. To będzie szło do odlewni. No, przepraszam was bardzo mocno za te lagi. Dobra, tu będą szły do odlewni. A z tych mogę zrobić tak, łącznik tutaj, czy bardziej w tą stronę chcę. Może w tą stronę pójdę tym razem. Ile to ja mówiłem, że potrzebuję trzy konstruktory. Ciach, konstruktor. Zostawimy sobie trochę miejsca. Tu chcę rozdzielacz. Który rozdzieli na te trzy konstruktory.
Raz, dwa. Raz, dwa, ok. I teraz tak, z tych dwóch konstruktorów jeszcze raz se szybko otworzę tylko to, consumed in. Dwa konstruktory będą na copper rody i jeden na rusbary. Dobra, czyli tu zrobimy copper rody. Tu też zrobimy copper rody, a tu zrobimy ojejku rusbary. 30, 15 ciach. Ok. I tutaj to już będzie mogło też jechać dalej. Tutaj zrobimy bezpośrednie połączenie. Bezpośrednie połączenie akurat będzie dość brzydkie, więc zrobimy jednak ładne. I tutaj będzie gdzieś tu na połączeniu łącznik, pyk. A czemu tak brzydko ten łącznik? Pyk. Lepiej. Raz, dwa. I to będzie sobie jechało już tutaj. Raz, dwa. Dobra. Szybciutko prąd. Ok. A czy tu mogę sobie podkraść? Mogę, super, bardzo się cieszę. Także podkradamy sobie stąd prąd. I teraz tak. Raz, dwa. Czego nam zabrakło? Oczywiście czegoś nam zabrakło. Miedziany przewód. Czy ja w ogóle mogę robić te... Po co ja biegnę tam w tamtą stronę? To jest... Starczy przecież warsztat postawić. Przewód. Ciach. Mam możliwość przewodu, także trzeba dorobić ręcznie. Pyk, pyk, pyk. Szybciutko. 70, 100. Niech jest. Usuwamy, żeby nam nie śmieciło. Dobra. Tu idzie prąd, tu idzie prąd. Tu niech prąd idzie też tutaj. Do tych dwóch. Stąd niech idzie tutaj. Do tych trzech. Ok, to powinno trybić. I teraz tak. Aha, tu już cztery są. I tu cztery są. Dobra, czyli muszę postawić jeden tutaj, którym będę mógł się połączyć chociażby tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery. Ok, czyli tak, jeden, dwa, trzy. No i błąd. Dobra, nieważne. Szybko dorabiamy słupek i oczywiście na minera. Ok, czyli tak, jedzie sobie. Jedzie, jedzie, jedzie. Dokładnie. 60 i 60 Sapphirite Ore. Sapphirite Ore trafia do kruszarki, która kruszy na skruszony Sapphirite i kamyczki. I teraz tak. Co, gdzie będzie wjeżdżać? Ok, czyli tu będzie jechał ten skruszony kamień. Raz, dwa. Czyli z drugiego, czyli tutaj. Aha. Trochę tu wąsko. Raz, dwa. Raz, dwa. No nie ma jakiegoś tam mega clippingu, ok. I teraz tak. Coś, czego nie lubię robić, właśnie zrobię.
czyli instalowanie łączników na taśmociągach bezpośrednio. Dobra, i tu crash stone w sand. I sand będzie sobie szedł też gdzieś tutaj do tego jakiegoś kontenera. O, niech na przykład idzie tutaj. A i niech idzie sobie górą. A to dlaczego by nie? Dobra, czyli tutaj. Tu. I tu. A, niech jest. Tędy będzie wjeżdżał. Krzywo. Dobra, trudno. Mówi się trudno. I niech jedzie tam ten piasek. Dobra, tu już wszystko się w miarę robi, tak? Sztaby miedzi wychodzą. Nie wychodzą. Aha. Okej. Tu był ten rozdzielacz, czyli tutaj ten jeszcze łącznik trzeba zrobić. A niech jest w ten sposób. Raz, dwa. I raz, dwa. Dobra, jadą sobie. I tutaj oczywiście wjeżdżają, będą się rozdzielały. I w tym momencie mamy produkcję copper rodów. Koper rozbarów, piasku i mamy cały pojemnik sztab miedzi, które będę chciał wykorzystać do robienia odlewni brązu. Ok, teraz co potrzebujemy? Monter, dwa wirniki. Wirniki, LED sheety i koper rozbary. Te copper rozbary gdzieś mi się tu będą robić, prawda? Tu. A ile ja potrzebuję tych? Tak, do montera potrzebuję dwa wirniki. Dwa wirniki. No ślepy jestem, no nie widzę tych wirników. Chyba, że gdzieś sand. Wirnik, tutaj. Cztery aż. I LEDy sheety. Okej, okay, cztery nam. Będę miał jeden wirnik. O! Super. 4, 8, dobra. Czyli potrzebuję jeszcze tylko te LEDowe sheety, które gdzieś też się tu produkują. Chyba będę musiał faktycznie pójść bardziej pionowo, bo już tego jest za dużo. Tutaj to nie, czyli tu obok. Okej. Okay. Na szczęście tu jest tego już bardzo, bardzo dużo. Dobra. A już może przejdę się do warsztatu, żeby nie robić zamieszania. Biomasa. Tak, biomasę też musimy zrobić. Jak widzicie, tutaj mamy 600 biopaliwa stałego, które musimy dać do badań. Wirnik. Dwa wirniki. Okej, okay. No niech jest. Chyba będę musiał z zapasów biopaliwa stałego zaraz użyć i wrzucić tutaj w badania, to zostanie nam tylko zostaną nam tylko te ramy biopaliwo. Na szczęście tego biopaliwa tutaj troszkę wcześniej uzbierałem. Ciekawe, czy jeszcze jest. Potrzebuję 600, czyli 2, 4, 5, 6. Ok. Rzucę to już w badania. Troszkę to uszczupliło moje zapasy energetyczne. Ale co zrobić? Dobra. Co nam jeszcze jest potrzebne? Miedziana blacha i rama modularna. Miedziana blacha. Miedziana blacha oczywiście się robi. Ciach, właśnie idziemy zobaczyć, jak się szybko robi. A niestety nie jest to aż jakoś tak za szybko. Dlaczego to tutaj tak słabo działa?
30 na minutę. Ok. Piasek. Miedziana blacha. Z czego się robi miedzianą blachę? Byle, a miedziana blacha. Aha, z tego się robi miedzianą blachę. Dobra. Tu z 20 robi się 30 miedzianej blachy, a my tu produkujemy 20. Okej. Mały zapas. Sztaba miedzi. Overclockingu jeszcze nie mogę robić. Copper rody. No dobra. Okej, dobra. 30-60 na minutę. No, tu wszystko jest ładnie ustawione, tylko dlaczego... Ej, nie chciałem nawet tej sztaby brać. Dlaczego? Copper bary. 20. No dobra, czyli stąd muszę zrobić produkcję. Produkcję miedzianej blachy. Copper bary, miedziana produkcja 30. Ok. I oczywiście prąd. Także nie będziemy mieli zbytnio zapasu tych copper busbarów. Ok. I tutaj postawię sobie, tak brzydko mówiąc, po chamsku, tą produkcję miedzianej blachy. Dobra, czyli będzie trzeba tak czy siak poczekać na miedzianą blachę. A w międzyczasie przejdę sobie tutaj kawałek, bo już naprawdę robi się ciasno. Monter. Okej, monter. Postawmy montera. W monterze tak, wzmocniona żelazna płyta, wirnik, rama modularna. Iron wire, żelazna płyta. Ok, to mi się wszystko ładnie produkuje, żeby mieć wzmocnioną żelazną płytę. Wirniki. No tego nie mam. LED, shity i copper, busbary. Tych busbarów generalnie nie mam. I rama modularna, wzmocniona żelazna płyta 10. Ok, a ile tu się produkuje? 5. Ok. I żelazny pręt. 40. Ok. I Jezus, 20 ram na minutę. Ojej. No dobra. Powiem wam, że na teraz wystarczy mi produkowania tego wszystkiego. Musimy 100 ram, 500 miedzianej blachy zrobić. To trochę potrwa, także pewnie już do następnego odcinka uda mi się to wszystko tutaj zorganizować. A na obecną chwilę dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało tak samo jak mi. Jest grubo, brzydko mówiąc. Za dużo tego, za mało miejsca i będzie trzeba zacząć budować po prostu pionowo. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i cześć!